Tak, w ogóle ja dzisiaj mam taki humor, zawsze mam taki humor, jaki ostatnio dziwny. Kurde, tak to przez te Warszawy po prostu. Hej kochani, witam was gorąco, korzystam z wolnej chwili, korzystam z ładnej pogody i nagrywam najnowsze pudełko Shiny Box, czyli edycję październikową. Od razu bez przedłużania otwieram i pokazuję. I tutaj mamy właśnie edycję październikową pod nazwą Think Pink, czyli dokładnie tak jak co rok. Shiny Box się zawsze przyłącza do tej akcji walki z rakiem piersi, z motywowaniem do badań. I tutaj też jest jak zwykle tak samo. I muszę wam powiedzieć, że pudełko jest ogólnie bardzo fajne, natomiast ono jest dla mnie szczególnie fajne ze względu na produkty dla ambasadorek, na produkty dodatkowe, bo niestety bez tego aż takiej atrakcji nie ma. Ale już wam pokazuję, co tutaj jest. I zaczniemy od pierwszego produktu, który był aż wymienny z 8 innymi. Czyli to jest po prostu jakaś masakra, zobaczcie. Tutaj jest aż 8 produktów różnych do wyboru. Marka Il Salon Milano i przeróżne produkty do włosów, od szamponów, po maseczki, przez jakieś mgiełki, olejki regenerujące. Nie będę wam mówić, bo nie ma sensu. Pokażę tylko to, co jest moje. A moja jest odżywka bez spłukiwania do włosów farbowanych. I ona kosztuje 34,99. Jest odżywką z silikonami, więc zapewne będzie robić to, co ma robić, czyli ma włosy zabezpieczać, wygładzać, chronić przed otarciami. No, więc po prostu jest taki produkt fajny, na pewno się nie zmarnuje. Myślę, że raczej oddam ją mamie, bo moja mama ostatnio właśnie zaczęła używać takich odżywek w sprayu, a wcześniej ich za bardzo nie używała, więc myślę, że po prostu jej go przekażę, a ona ma włosy farbowane, więc myślę, że będzie jak znalazł. Następnie mamy tutaj Be Natural i to jest balsam do ust o zapachu granatu albo z granatem. I to jest bardzo naturalny balsam, bo aż 100% naturalny, z woskiem pszczelim na pierwszym miejscu, olej kokosowy, olej rycynowy, olej słonecznikowy, aromat lanolina, witamina E, aloes, ekstrakt z tego granatu, olejek rozmarynowy. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o skład, więc fajnie, na pewno zużyję. Ja lubię ostatnie produkty do ust, używam cały czas, mam w jakiejś tam kurtce i torebce mam produkty do ust, więc to oznacza chyba, że ostatnio dosyć mocno je maltretuję jakimiś pomadkami. Tak, może tak być, więc z tego jestem zadowolona. Cena to jest 10,99. Powiem wam, że kurczę, naprawdę tanio jak na taki skład. No... I to jeszcze ma certyfikat Natru. Aż jestem zdziwiona. I to jest podobno dostępne tylko w Rossmanie. Kurde. Fajnie. Tani, dobry balsam. Znaczy mam nadzieję, że dobry. Ale po prostu po składzie mówię, że dobry. Coś, co w ogóle, ja nie wiem, powinno być dodatkiem. Dla mnie zawsze takie rzeczy powinny być dodatkiem do pudełka, a nie standardową zawartością. To jest suplement diety. Taki na odchudzanie. Czyli w sumie całkiem dobrze się wpasowuje w moje trendy. Może ja sobie nawet to będę brała, bo ja teraz muszę na Sylwestra schudnąć i żeby się wcisnąć w swoje sekiny. Tak. I to jest Olymp Labs, opakowanie 31,90. Nie wiem, czy oni to dali właśnie w związku z Sylwestrem? Nie, no śmiech mi się chce, ale chyba powiem wam, że nawet może to będę brała. Chyba mi nie zaszkodzi. Ważność ma do marca, a ja mam 7 tygodni, żeby schudnąć. Tak, Muszę tylko trochę schudnąć, żeby się wbić w tę kieckę, więc nie ma tragedii. Następnie mamy tutaj Biotanik. To w ogóle było ostatnio. Czemu jest drugi raz taki sam produkt, tylko że tym razem jest w większej pojemności? Czemu? Naturalny krem odżywczy. Cena od 10,49. Tutaj mamy teraz pojemność 150 ml, a wtedy co, była setka? Czy 75? Czemu? Nie rozumiem tego. W każdym razie to pójdzie w świat i to ma tylko datę ważności do lutego, więc tak też dosyć słabo. Tak, myślę, że muszę rozdać te kremy, bo ja ich używać nie będę. Składy mi się nie podobają, jestem wybredna, przykro mi. Krem do rąk z Deli. To mi się, powiem wam, że nawet przyda. Nie mam takiego zwykłego kremu w pracy. I chyba go wezmę sobie do pracy. Czemu nie? Ja już miałam te kremy kiedyś. One są parafinowe, parafinowo-wygładzająco-silikonowe, ale takie rzeczy są fajne na zimę. Parafina fajnie chroni. Więc myślę, że sobie go wezmę. 3,90, więc oczywiście naprawdę bardzo tani produkt, ale co jak co, przyda mi się, bo kremów do rąk to ja miałam zawsze dużo, zawsze narzekałam, że mam dużo, a teraz jakoś tak nie mogę ich odgrzewać. I nie wiem, czy one poszły w świat, czy co, ale
tak jak mówię, do pracy wezmę i sobie będę używać przed komputerkiem. Następnie sobie tutaj mam jakieś vouchery, jakiś doktor Barbara, jak zwykle ja wam nie będę tego pokazywać. Bez przesady. No i kończymy tak naprawdę już to pudełko produktami wymiennymi, jeden z czterech. I to wygląda tutaj tak. Mamy rzeczy z Contigo. Odżywkę do włosów, utrwalenie koloru, albo szampon do włosów, utrwalenie koloru, albo pomadkę z Move, albo błyszczyk do ust, Rosie. I trafiła mi się pomadka. To jest Liquid Lips Matter Show Off. I ja już mam jeden kolor z tej serii, ale mam inny kolor na szczęście. Podoba się, to jest kolor Show Off, a ja mam jakiś taki inny, Knockout chyba się nazywa. I to jest taka bardzo różowa pomadeczka. One są takie specyficzne, te pomadki. Pachną bardzo intensywnie. Formułę mają taką piankową. Dosyć mocno schodzą z ust, nie są jakieś zastygające, matowe. Więc, no nie wiem, 18,99. Wolałabym chyba szampon, tak myślę, albo odżywkę, bo takie bardziej uniwersalne. Pewnie znowu bym zużywała pół roku. Chociaż wtedy, jak miałam właśnie z Contigo te rzeczy, to one takie wydajne nie były. Więc może bym zużywała krócej. Jezus, ale mam ostatnio porąbany humor, nie? W sensie ostatnio jakoś tak do tych filmów podchodzę jak człowiek. Jakbym z wami rozmawiała, a nie taka spina tutaj, tak elegancko. Nie, już mi się nie chce, za stara jestem na to. Tak, więc ta pomadka, nie wiem co z nią zrobię, może komuś przekażę. Raczej wątpię, żebym ja tego używała. No. I teraz mam tutaj trzy produkty, które są najlepsze z tego pudełka, a niestety są produktami dla ambasadorek i nie ma ich, z tego co ja wiem, w normalnej zawartości. Więc ogólnie jak dla mnie ta zawartość jest dosyć słaba bez tego, co ja wam teraz pokażę. A teraz wam pokażę naprawdę bardzo fajne rzeczy. I tak, pierwsza rzecz to jest Naturatif, to jest krem 360 stopni. Krem do twarzy, widzicie jaki on jest wielki? To jest 100 ml. Tak. I jest naturalny, bo to jest Naturatif. I ma tutaj być anti-aging, przeciw oksydacji, przeciw zaczerwienieniom, przeciw tym wszystkim środowiskowym brzydkim rzeczom, zanieczyszczeniom. Tak, i powiem wam, że mam bardzo dużą ochotę go wypróbować. No, to mnie mega zachęciło, a to jest drogi produkt, bo ile kosztuje Naturatif? 100 coś? Tak myślę? No, to mi się podoba, ja jestem zadowolona. I kolejna rzecz to jest Liquicy, co to jest w ogóle? Liku Sisi. Chyba tak to się czyta, Liku Sisi. I to jest 15% witamina C, serum, lekkie serum. Po polsku tutaj mamy, o, konsystencja lekka, cera normalna i mieszana, skóra dojrzała i młoda. Wszystko. Przeciwzmarszczkowy koncentrat rozświetlający, 15% witamina C plus witamina E plus magnez. No, fajnie, fajnie, to mi się podoba. I skład, ja patrzę dziś, skład, dziś go widzę. Bardzo prosty skład, na glikolu propylenowym, wodzie. I tutaj mamy właśnie ten kwas elaskorbinowy, sodium, tak, kwas hialuronowy, witaminę E, ten magnez i parabeny. Więc króciutki skład, ważny do sierpnia 2019, 3 miesiące od otwarcia. Więc fajnie, otworzę i wam pokażę, jak to wygląda. O, naprawdę przyjemne, ładne, eleganckie serum. Kurczę, fajna rzecz. Może teraz właśnie będę używać. Jak teraz nie mam kwasów z The Ordinary, to może sobie właśnie użyję tej witaminki C. Bo wygląda, że w składzie jest jej całkiem sporo, no 15%. No, naprawdę jestem zaskoczona i to jest bezzapachowe. Więc spoko, niech sobie będzie. Ja dawno nie używałam niczego z witaminą C, więc moim zdaniem w pielęgnację teraz jesienno-zimową się jak najbardziej wpasowuje. No dobra, i ostatni produkt, który ja tutaj dostałam, to jest Horfes i to jest mydło. Ale takie ekskluzyw niby, bo ono tak wygląda właśnie jak bursztyn i ono jest niby z bursztynem i ono jest polskie. I wygląda po prostu tak. Takie, ono jest glicerynowe. Tak, oczywiście, że jest glicerynowe. I ma 10% ekstraktu z bursztynu, wytwarzane ręcznie, z naturalnych składników. I pachnie przyjemnie, tak kosmetycznie. No, mydełko jak mydełko. Myślę, że sobie po prostu gdzieś tam legnie w łazience albo gdzieś tam na wyjazd wezmę, jak będę potrzebowała mieć mydło. Bo czasami się tak zdarza. Wyobraźcie sobie, że właśnie teraz jak byłam w Warszawie, to potrzebowałam mieć mydło. Ostatecznie okazało się, że go w ogóle nie użyłam. Ale no, tak się czasami zdarza. Dobra, i to jest cała zawartość tego Shiny Boxa. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał.
Tak, w ogóle ostatnio dzisiaj mam taki humor, zawsze mam taki humor, jakiś ostatnio dziwny. Kurde, tak, to przez tę Warszawę po prostu powalona jestem, tak. A w ogóle jeszcze jedna rzecz, nawiązując tutaj do Shiny Boxa i do tego, że ja tutaj coś tam o tej Warszawie mówię. Czy wy chcecie może filmik z moimi ulubieńcami do makijażu drag queen? Tak, tutaj jeżeli ktoś jest nie w temacie, to zapraszam na mój Instagram, tam na pewno sobie zobaczycie zdjęcia. Chodzi tutaj o to, że właśnie ostatni raz jak byłyśmy w Warszawie z moimi koleżankami, to postanowiłyśmy, że pójdziemy sobie na spektakl Kinky Boots. Oczywiście wszyscy tutaj Kinky znają przeze mnie. To jak pójdziemy sobie na ten spektakl, to się przebierzemy za postaci z tego spektaklu. No i sobie tak się po prostu ucharakteryzujemy. I tak właśnie pomyślałyśmy, tak zrobiłyśmy, kilka tygodni przygotowań nam z tego wyszło. No ale ostatecznie wyszła z tego fajna impreza i ogólnie zostałyśmy mega fajnie przyjęte i przez aktorów, i przez obsługę całą spektaklu, i przez panią reżyser, która nam napisała komentarz na Instagramie. Więc no, właśnie, ja robiłam makijaże drag queen tym moim koleżankom i sobie, więc pytanie właśnie, czy chcecie właśnie takich ulubieńców do makijażu drag queen, ale to wiecie, chodzi mi tutaj też o taki makijaż sceniczny, taki makijaż imprezowy, bo to wszystko się łączy, tak. Dobra, już nie gadam, czekam na wasze komentarze i do zobaczenia, pa pa.